Witam Państwa bardzo serdecznie, Dominik Waszek, kłaniam się nisko. Dzisiaj dwa słowa o tym, czy naprawdę potrzebujesz terapii, a także o tym, jak tej terapii uniknąć, robiąc trzy proste rzeczy, czy też zastanawiając się nad trzema dziedzinami życia, które jeśli nie grają, jeśli nie są takie jak chcesz, to jest duża, duża szansa, że nie będziesz w stanie czuć się dobrze w życiu. Takie to proste. Zaczynamy. Moi drodzy, ktoś kiedyś mądry gdzieś napisał, że człowiek potrzebuje trzech rzeczy, żeby być w życiu zadowolonym. Nie mówimy szczęśliwym, nie mówimy o jakimś szeroko pojętym szczęściu, mówimy o takim normalnym, zwykłym zadowoleniu i komforcie psychicznym. Te trzy rzeczy sprowadzają się do tego, żeby być zadowolonym, potrzebujesz mieć kogoś do kochania, kogoś, kogo kochasz. Niekoniecznie nawet jeśli on kocha Ciebie, ale kogoś, kogo kochasz, potrzebujesz zajęcia, czyli czegoś do roboty i trzecia rzecz, potrzebujesz czegoś, na co czekasz. Teraz tak, to jest dobry pomysł, żeby sobie spauzować to wideo w tej chwili i chwileczkę się nad tym zastanowić i przetrawić to sobie, a być może obejrzeć raz jeszcze ostatnie parę sekund. Zastanówcie się Państwo nad tym, jeśli zastanawiacie się nad tym, czy iść do terapeuty, nie mówię do mnie, ale do każdego. Jeśli zastanawiacie się, jeśli nie czujecie się w życiu dobrze, nie jest Wam komfortowo, czujecie, że moglibyście być bardziej szczęśliwi, to zamiast grzebać w dzieciństwie albo zastanawiać się, czy myśli, które Wam przychodzą do głowy są tak, jak powinny być, czy inne, co jest jakby skutkiem terapii, i zamiast to wszystko w nieskończoność analizować, być może warto zastanowić się nad tymi trzema rzeczami. Czy masz kogoś, kogo kochasz? Czy masz coś, na co czekasz i czy masz co robić? Teraz te trzy rzeczy nie mogą być randomowo wybranymi rzeczami, które sobie wpiszesz na kartkę i okej, już mam i teraz będę już szczęśliwy. To muszą być rzeczy, które są odpowiednie dla Ciebie, takie, które Tobie wystarczają albo tego rodzaju potrzeby zaspokajają. No bo możemy sobie wyobrazić Grażynę, z braku innego imienia, która sobie kupi kota i będzie sobie go kochać, która będzie sobie chodzić do roboty, a po robocie oglądać Klan, i która będzie czekać na, nie wiem, wakacje w postaci wyjazdu do Ciechocinka, na przykład do sanatorium. I Grażyna może z tym być na 100% absolutnie zadowolona i szczęśliwa. Co nie oznacza, że Ty również. Co nie oznacza, że ktokolwiek inny również w takim zestawie byłby zadowolony. Te rzeczy to są takie rzeczy, które dla Ciebie są odpowiednie, które Tobie zaspokajają określone potrzeby stojące za tymi rzeczami. To są proste rzeczy, drodzy Państwo, ale jeśli się zastanawiacie nad tym, czy iść do kogoś i czy mój stan jest na tyle poważny, że rzeczywiście, czy powinnam już zacząć szukać pomocy, to zachęcam Was do tego, żebyście sobie najpierw odpowiedzieli na te trzy pytania. I tylko wtedy, kiedy te rzeczy macie ogarnięte i mimo wszystko jest Wam w życiu źle, wtedy tak. Wtedy to ma sens, wtedy warto iść po pomoc. Wtedy to już jest kwestia znalezienia sobie odpowiedniej formy pomocy, być może. No ale to już temat na zupełnie inny film. Te trzy rzeczy, ktoś, kogo kochasz, coś do robienia i coś, na co czekasz. Jeżeli masz te trzy rzeczy i one zaspokajają Twoje potrzeby w tej dziedzinie i mimo wszystko czujesz się źle, wtedy warto iść na terapię. Jeśli ich nie masz, to drogi kolego, droga koleżanko, mam dla Ciebie taki komunikat. Musisz ogarnąć swój shit najpierw. Musisz się zastanowić, czego w tych dziedzinach chcesz i zrobić coś, żeby te trzy dziedziny, żeby te trzy rzeczy Ci w życiu grały. I dopiero kiedy one grają, warto się zastanawiać nad tym, czy potrzebujemy terapii, czy nie. Mam nadzieję, że te trzy rzeczy pomogą również tym spryciarzom, tym z Państwa, tym sprytniejszym z Państwa, być może uniknąć terapii, czy też uniknąć jakiejkolwiek innej interwencji i po prostu sobie ze sobą łatwiej radzić. Tego Państwu życzę. Widzimy się niedługo.